This is my kingdom come. When you pull my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Ends call is the last of. Hey, witajcie z tej strony Bobru, a to jest Rayman Legends. Przedostatni 8-bitowy poziom w grze. Nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa, tutaj nie zobaczymy. Miałem problemy w ostatnim odcinku, jak widzieliście, nie próbowałem niczego. W międzyczasie, w sumie nagrywam to chwilę po zakończeniu ostatniego odcinka. I cholera, mam nadzieję, że to po prostu przejdę. Tam z tymi klucami już może ogarnę co i jak. Ale to jest straszliwe utrudnienie, ta grafika. Dobra, sprint przed czarnuszymi stworzeniami. Dobra. Nie wiem, jakim cudem ja ląduję w niektórych miejscach. Dobra, i tutaj były kolce. Czemu? Ale to musiało boleć. Nie wiem, czy on nogą, czy dupą ląduje, ale ojej. Jeżeli nogą, to... Jeżeli dupą, to... Lewatywa z kolcy. Z kolców? Kolce? Od Ewa. I tak bolało. Kurczę. Jestem aż zszokowany, że udało mi się przejść tę grę. Ja często się rzucam jakieś projekty, bo mi się one podobają. A po jakimś czasie one się robią ciężkie po prostu i ledwo sobie razy z przejściem ich. Ale w końcu jakoś mi się udaje. To jest niesamowite. Okej. Właśnie się zastanawiałem, czy to ja jestem tymi pikselami lecącymi. Taką kropeczką wręcz. Jednym pikselem takim lecącym. Aj, za nisko. No i wszystko od początku. Ale dobra, wiem, jak to przejść już. A później jeszcze ten motyw ze smokami, to ja pamiętam, bo jeszcze niedawno przychodziłem normalny poziom. Który na normalnym poziomie był ciężki, bo mało było widać. A tutaj to chyba nie wiem, tutaj to mogę zamknąć oczy chyba. Tak mi się wydaje. Run! 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 Opa. Dobra, teraz tylko trafić do pół. Dobrze. No patrzcie, to jest po prostu kropeczka lecąca, Rayman. Nie wiem, co się stało. Nic nie widzę po prostu, to jest straszne. Naprawdę. Nie wiem, czy to umyślnie oni myśleli, że ten będzie fajny klimat w tej grafice, czy oni chcieli właśnie wkurzyć gracza tymi tą zdrową widocznością, ale udało im się, jeżeli to drugie. Oh god. Tak bardzo dość. Już nie biorę się za platformówki długi czas. Jeszcze Super Meat Boy jakoś mi się dosyć lekko przychodziło. A to? O Boże. Jeszcze gry, które mają problemy, są najgorsze, bo na przykład taki Dark Messiah nie był platformówką, ale miałem ogromny problem z przejściem jego, bo najpierw mi się safe usunął, to zawieszona seria była. Później miałem problem w jednym miejscu, w drugim miejscu, w trzecim miejscu i w końcu wracamy do punktu, w którym jesteśmy teraz. I Raymana, który właśnie podobny ten mi serwuje.
No Boże, to jest takie ciężkie, bo wiecie, jak tam się biegnie, to trzeba szybko przełożyć analoga, bo ja mam go w prawo. O Jezu. Mam go w prawo i trzeba tam, jak już się biegnie po tych słotach, to w lewo go przełożyć. I człowiek o tym w ogóle nie myśli, i jak już jest za późno, to dopiero przychodzi to mi do głowy. No ale przynajmniej będzie pełnoprawny odcinek, bo pewnie ten poziom smoczy będę robił jeszcze z 5 minut. I ten drugi z babciami też mi pewnie trochę zajmie. W zależności, czy będzie spikselizowany, czy na przykład będzie inny kąt widzenia. Wolę kąt widzenia, bo te piksele to jest naprawdę shit. Przyznam, że nie denerwowałem się tak właśnie nawet na Super Meat Boyu. Super Meat Boy był spoko. Nie irytował aż tak bardzo, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, że o, Miller teraz tą samą sekwencję powtarzać, ale nie. Tutaj to się bardziej daje we znaki. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. W sumie to nie sprawdzałem. Dobra, udało mi się analoga. Jezu, nie widzę nic. Nic nie widzę. Dobra. Zaczęła się ta ostatnia sekwencja. No, zjadły mnie. Zjadły mnie, kurwa. Nie wiem, co tam zrobić. Ale już wiem, no, coraz dalej mi się udaje dojść. To jest kwestia czasu, żeby to przejść. Ale próbuję jeszcze dwa razy teraz. I jak mi się nie uda, to po prostu zrobię cięcie i wam pokażę ekran przejścia. Nie używam żadnych oprogramowań czy coś. Zresztą widzieliście ekran, ile leveli przeróżnych przeszedłem. Po prostu ja to będę chciał przejść w spokoju. W sumie zaczęła mi się feria, a ja myślałem, że sobie po prostu nagram szybko do Raymana. O, ktoś mi spamie na Skype'ie, brzydko. Że nagram sobie po prostu Raymana i będę miał spokój. A tu. I zacznę nagrywać inne serie. Między innymi Naruto, którą mnie wisi. Ja chcę w końcu sobie zrobić taką serię, że na przykład nagram 2-3 odcinki pod rząd. Bo podobno granie jest długa, ktoś mi tak mówił. No i byłoby spokoju przejść, ale cóż, zobaczymy. Jezu. Dobra. Myślałem, że już nie doskoczyłem do tego. Jezu, łapie się za krawędzi ten baran. Ostatnia próba na raniu. Niestety, ludki. Boże, ja się cieszę, już zostało tak mało tej gry. Oh god. Rayman. Było miło, ale się powoli skończyło. Dalej, dalej. W ogóle jestem ciekaw, jak wy będziecie widzieć ten level. Zresztą już mieliście H1 taki, cały w pixelach. A nie mieliście w sumie. Ja wam, znaczy no teraz już jesteście po 23 odcinku, ale ogólnie rzecz biorąc na chwilę obecną, to nie macie odcinka ani jednego z pixelami. Więc wow. Zazdroszczę wam. Nawet smuczysko pieprzone już się rusza. Smaug cholerny. Albo smuczyca ze Shreka. Ojej. Dobra, robię cięcie, bo naprawdę. Naprawdę, nie na moje nerwy. Sam sobie to przejdę. I tyle. Dobra, spotkamy się po cięciu. Tak! W końcu! Klas 15 minut to robiłem. Nazwałem tą grę pojebaną klas 500. W tym czasie i po prostu. O, kurwa. Ale mam dość tej rundy. Nie wiem, padem K, miałem ochotę rzucić o otaczający mnie obiekty chyba z 50 razy. Dużo tego. Dobra, ostatni z ostatnich. Światowy turniej babuniek, wersja 8-bitowa.
Błagam, żeby nie było pikseli, błagam, żeby nie było pikseli. Dafuk? Na które patrzeć? Na które patrzeć, dobra. O kuźwa! To mnie zaskoczyło, ale znowu jest szerokokątna jakaś. Ta. Jezu! Ale chujostwo. Nie! Tylko i piksele. Zmieńcie to. Już starczy, fajnie. Fajnie było. O tak, odwrócone piksele. Czego chcieć jeszcze od życia? Co? Jak ja mam tutaj coś, cośkolwiek widzieć? Czy wspominam, jak bardzo nienawidzę tej gry? Mam nadzieję, że to przejdę już na wizji. Chciałbym ostatni poziom przejść w całości wizji. Ale nie wyjdzie mi z 15 razy, no to wiecie. Nie ma bata, sorry. Jezu, nie wiem, jak to zrobiłem. Super muzyka. Nawet bym się nie ucieszył, gdybym tylko... Gdybym tylko coś widział i nie był tak wkurzony. I nie bał się tak, że zaraz zginę. Może być szerokokątny obiektyw. Cokolwiek. Jezu, nie wiem, na które patrzeć. A! Kurwa! O w pizdu! Co to był już ten? Tam był już przycisk! Ale gówno! Nienawidzę tej gry tak bardzo, so much. Kurwa, 4, 8, 16, 32! Szaleństwo kurcze letniej nocy. Nie wiem, ja tu wtedy na takim farcie przyszedłem, teraz już tak nie będzie. Teraz pewnie gdzieś tutaj się jebnę. O, to też było na farcie, ale udało mi się to przejść. Wgram się w rytm muzyki, może mi to pomoże. Dobra, to są czaszki, o ile pamiętam. Nie! Czemu? Ale mam dość, Boże. Kończmy to, Rayman. Ostatni wysiłek, błagam cię. Wiem, że dasz radę, mój bezręczny i beznożny przyjacielu. Świetnie. Palec mi się ześlizguje, dobra. Poprawiłem. No fajnie, że rozwaliłem tam klatkę. Co? Ale co się dzieje w ogóle? Do górnej ramy to jest takie schizowe, że po prostu... O. Dajesz, Rej. Będę bardzo w dobrym humorze, ten sobie puszczał muzyki z Raymana i od razu mi się zepsuje. Ja bym chciał złapać doła, wiecie. Emo powinni słuchać tych melodii. No czemu wcześniej mi teraz za pierwszym razem to wyszło? To było szczęście nuba.
Nie może być. Teraz musi iść miszmasz, wszystko naraz. Szeroko, do góry nogami, kurczę, piksele. Do góry nogami piksele. Za chwilę będą. O, teraz. Jakoś, o. Szaro, zakłócenia, kurczę, 80 ranów. Dzięki, gro. Babunie zasrane. Zamiast dżemy robić, to kurczę, na gitarach grają i nerwują. Dobra. Dobra. Mój ulubiony moment. Dobra. Teraz gdzie tylko patrzeć? Teraz na środku będę w którymś patrzył. Jest! Czy to koniec? Nie? Naprawdę to nie jest jeszcze koniec? Tak, błagam! Tak! Tak, kurwa! Jest! Odkładam pada. Jako wolny człowiek. Jakże pięknie. Tak więc tym miłym aspektem odblokujemy ostatnie osiągnięcie World Tour, nie wiem jak to się czyta dokładnie, ale ta światowa trasa. I niewiarygodne udało ci się uratować ten świat przed koszmarami. Oto 10 szczęśliwych losów na rodę, a ponieważ rytm masz we krwi, podaruję ci też 30 000 lumów. Nieźle. Zobaczmy, czy reszta na postać nam się odblokowała. I kończymy tą serię. Wiem, że mógłbym jeszcze porobić z wami challenge, mógłbym z wami porobić te poziomy na szybkość i tak dalej, ale naprawdę mam już dość. O, skończymy jako hippies, fajnie. Mała... A, to ninja, okej. Uuu. Szybki niczym wiatr. Tak więc... Jeszcze pozdropujemy może losy? Jestem tak szczęśliwy, że o kurwa ile losów. Mamy stworzenie jakieś. Back to Origins. Oj, poczekajcie, przepraszam. Okej, wracamy do zdrapywania. Miałem troszkę dłuższą przerwę, więc no jakoś tak wyszło. I będziemy zdrapywać. Będziemy dalej zdrapywać. Co my tu jeszcze mamy? To takie ostatnie zdrapywanie w tej serii. Ale niech będzie. Jest chyba coś za głośno. W ogóle jakaś dziwna rozdzielczość jest. Poczekajcie, zobaczę, czy się coś mi przestawiło. Nie, wszystko jest dobrze. No, nie ma tutaj patrzenia opcji tuż przed końcem serii. Dobra. Zdrap mnie. Dobra, mam nowego pizdrolka, który się nazywa Kiplik. O, ile lumów, a 10 000. Nie, 2 000. Nie dało się 10 000 wygrać za 5? Back to Origins. I kolejny stworek, który nazywa się Antenik. Kto wymyślał tę nazwę? Back to Origins. Jeszcze 10, Boże, ile tych tych. O! 10 000, czyli dało się za 6. No, ciekawe co będzie. O, Back to Origins, a to nie jest poziomka. Patrzcie, tak będzie perfekcyjnie. No, nie pozwolili. Dobra, jest stworek znowu, który nazywa się Widjo, nie wiem jak to się czyta dokładnie. Back to Origins, ponownie. I stworek, który nazywa się Xilo. Back to Origins. No, 4 ostatnie losy. Back to Origins.
I stworek, który nazywa się... To już jest monotonne. Lipo! Nie ma lipo. Ileś tam lumów, 1000 chyba. I ostatni los w tej serii, uwaga. Czyżby Bart Origins? Czyżby... Tak! Dobra. Tak więc, kochani, wiem, że zostało mi do przejścia w grze sporo rzeczy, typu jakieś tam pojedyncze poziomy, jakieś małaki, które ominąłem i tak dalej. Ale ja w tym momencie kończę serię. Wiem, że jeszcze sporo mógłbym zrobić i myślę, żeby wyszło na luzie jeszcze z 15 odcinków. Ale myślę, że główny motyw przeszliśmy i nie ma co tutaj się bawić jeszcze w takie rzeczy iście kolekcjonerskie, czyli zbieranie tych wszystkich małaków i odblokowywanie ostatnich skórek. Bo to by było po prostu monotone, bym pewnie zaczynał odcinek, przychodził raz przy was, później bym robił cięcie, żeby przejść sam i tak dalej. Tak więc dzięki wam wszystkim, którzy oglądali tę serię od początku do końca, bo oglądali przynajmniej sporą część tej serii. Zapraszam was do nowych serii, bo wkrótce rusza nowa seria, jeszcze nie powiem z jakiej gry, ale jest równie fajnej, już praktycznie cały mam ją nagraną na chwilę obecną. No i cóż, dzięki za uwagę, trzymajcie się, no i po raz ostatni w tej serii, hej, pa pa!